Witam serdecznie, tutaj Maciej Cioch i moja żona Monika Cioch w tle. A tutaj nasz piesek Moshi, dzisiaj będziemy go kąpać. Pokażemy wam, pytaliście, hej, jak go kąpiecie, pokażcie go kąpiecie i tak dalej. Więc dzisiaj to zrobimy, on jest teraz bardzo brudny. Więc przejdziemy do dzieła z Moshi. Co jakiś czas my go kąpiemy średnio co, nie wiem, co 2 tygodnie może. Zależy od tego, jak brudny jest. Teraz właśnie zimę częściej. Teraz właśnie się zrobiło duże błoto, stopniał śnieg. Więc jak go nawet chwycę, oj, to już tutaj mokre ma całe pod spodem. Zostało trochę po nim. Więc ja go po prostu przeniosę do pod prysznic. Chuj tutaj, zobacz jaki mokry jest. Więc idziemy podpuścić wodzi. Idziemy. To jest pozycja, która jest bardzo poddany, tak go biorę, bo leży na łóżeczku, on tak sobie leży, leź wodzi. Powiedziałeś, że ze spaceru właśnie wróciliśmy? Powiedziałem. Więc nie obawiajcie się, nie jest zwykle taki brudny. Myślcie sobie o tym, że tak go zaniedbujemy. My mamy prysznic, nie mamy wanny, tak. Więc go tutaj wrzucamy. Sit. Pięknie sobie siada. Stay. Woda jest bliżej. No i co? Będzie pysytek, nie? Ja potrzebuję ubrać jakieś krótkie spodenki czy coś, więc ja go tutaj na chwilę sobie zamknę. On w ogóle nie ma żadnego strachu, żadnego, nie, żadnej paniki. On czeka. Jest dobry w takie rzeczy. Przygotowujemy sobie ręcznik już. Przygotowujemy sobie ręcznik już, zanim ten zejdźmy już z tego ręczniczka. Z tego dywaniku. To sobie przygotowuję tutaj. Ma swój ręcznik piękny. Od razu jak on będzie po tym taki mokry, to żeby tutaj nie nabrudził, od razu wejdzie na ręcznik sobie. Zczeka. Trudno z tej nagrywać, bo tak mało miejsca. No, my nie mamy za dużej tej łazienki, ale jakoś sobie damy radę. Okej, okay, jestem przebrany, krótkie spodenki, krótki rękawek, gotowy do boju. Moshi wciąż czeka. Good boy, Moshi. Mamy przygotowane tutaj smaczki. Jemu chyba potrzeba. Więc ja sobie wchodzę do prysznica. To jest produkt, którego używamy. Szampon dla psów, kupiliśmy go w sklepie Pets at Home tutaj w Anglii. Mieszkamy w Anglii, dla tych, którzy nie oglądają zwykle nasze wideo. Bardzo, bardzo dobre w takim względzie, że dobra cena, niska cena, a nie ma żadnych alergii na to i tak dalej. Więc to jest green tea, zielona herbata. Zielona herbata, szampon z zielonej herbaty. Coś podlinkujemy pewnie jakieś produkty pod spodem, więc sprawdźcie sobie je. Plan jest taki, że ja ciebie wykąpię, a Monisia ciebie wysuszy, więc później zamienimy się, ja będę trzymał kamerę i Monika będzie ciebie suszyć, nie? Monisia? Tak? Plan jest taki, że teraz klikamy łapkę w górę za to wideo, to jest też częścią planu i robimy to. To jest trudne, nagrywać i komentować. Powinniśmy, okej, jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć, że tak naprawdę fajnie by było, Monisiu, żebyśmy mieli coś, żeby mu zasłonić uszy. Tak. Jakieś cokolwiek, bo no nie powinna mu woda do uszu się wdawać, więc po prostu będziemy bardzo ostrożni, żeby to, no, żeby mu tam nie wlatywała woda, więc... Tak, zwykle nam się udaje bardzo dobrze, ale no przydałoby się coś. Moisi, good boy, dobry piaciak. No tak, to nagrywanie będzie trudne, bo przecież zwykle zamykamy drzwi, nie? No, zwykle on nie wychodzi. Aha, i to trzeba zrobić na trochę zimniejszą. Tutaj, tak. To właśnie psy są trochę bardziej czułe na ciepło od wody, więc tutaj tak, zmniejszamy. Zmniejszyliśmy temperaturę. On chapie, on zawsze capie, zobacz jak capie. Capie, tak. Capie, liże. Ja teraz tylko ostrożnie z tą temperaturą. On się zachowuje, czy mamy z nim problem? Nie jest problematyczny, on się zachowuje, bym powiedział tak... Nie wiem, tak dziwnie, jak go kąpiemy, taki jest jakby taki podekscytowany, nieraz mu się coś nie podoba, ale nieraz mu się podoba, więc tak, taka... Tak, to jest nietypowe. No, szczególnie jak się wyciera go, to wtedy akurat szaleje, mi się wydaje, że on wtedy najbardziej szaleje, jak już go wykąpiemy. Więc zaczynamy proces kąpieli z Moshi. Moshi, good boy. Tutaj go najpierw troszkę spukuję. Najpierw wodę. Good boy, Moshi. Good boy. Troszkę go. Trochę jest niekomfortowy, ale tak. Ale też ja się nie dobrze pankuje. Ale ja się też dobrze czuję, to znaczy ktokolwiek, właśnie, że czy tam Monika jak go myje, że zawsze coś takiego, jakieś żarty mówimy, coś tam się śmiejemy, tak staramy się właśnie to na luz brać, żeby on nie wyczuł żadnej, wiesz, żebyśmy my nie byli napięci. No bo wtedy to przechodzi na niego i on sam się zacznie spinać. Teraz trochę zdezorientowany jest, widzę. A jest okej, Moshi. Kupo, jest. Już odmykamy. Dobra, wyłączamy wodę.
On się czepia. Właśnie się czepia. Kaczuszka. Nigdzie nie idziemy. Uciec z miejsca zbrodni. Ciok. Polewa czekoladowa. Na jakieś ciasto. Nasze ciasteczko. Nasze ciasteczko. Oh yeah. Good boy, Moshi, well done. Yes. Doing so well. Yes, good boy. You, your shower room, have you met? Yes. Yes, this toy. Yes. On tak czeka tylko na to, żeby wyjść stąd. Teraz. Tak, tak, on tylko moment nieuwagi, żeby tam zaczęłby się tarzać w dywanie. No. Żeby jego zapach wrócił. Czym ty mnie tu wysparowałeś? Nie pachnę sobą. No, ścieka brudna. Nie widać. Ale zobaczcie, jaki brud. Tutaj zawsze masz trochę tak... Tutaj, na brzuszku, nie? Tutaj właśnie tak z głową uważam, tak za blisko nie podchodzę, żeby tutaj... Tak. Z uszami tam nie było. Czekaj, jeszcze te tylne łapki wysuszę. Wysuszę. Wymyję. A tutaj to jest przebarwione i nie wiem od czego. Może od temperatury pranie? Może za gorąco? No coś Że temperatura była, czy coś? Tak, ale to nie jest nic. W sensie nie ma tutaj niczego. Po prostu takie odbarwione. Ojej, jakie dźwięki robi. Ojej, on już chce się wydostać. Daj mu jakieś smaczka, no wiem, że to ci trudno. Dobrze, postawię na połóż. Good boy, Moshi, stay here. Yes, good boy. Sit. Yes, good boy, stay. Yes. Okej, myślę, że... No, chyba jest okej. Nie zrobiłem go tak dokładnie, jak zrobił, mam wrażenie teraz. Ale już długo, trochę go kąpiesz. No więc co, każdą łapkę wymyłem, trochę tutaj do główki tak za bardzo, tak nie, ostrożnie. No. Ostrożnie podchodziłem. Może zwykle trochę bliżej podchodzę, ale teraz już ekstra z kamerą wysiłek, więc nie będziemy przedłużać. Mhm. Więc teraz go opójdziemy. Musi opójdziemy ciebie, tak? O, nie. I spróbujemy. Chodź tutaj, stań tak, jakby uśka. Nie ten? O, jest, good boy. Yes. No, o teraz najbardziej się chowa. Spróbujemy. Tak, jest. Yes. Good boy. Masz? Yes. Ale jesteś ładny. Piękny piesek. Dobrze, to będziemy kończyć. Już go opłukaliśmy. Włączam wodę, jakbyś mogła się odsunąć teraz. Zrobimy swap. Ja wezmę kamerę. Teraz moja żona, oto moja żona. Pomachaj do kamery. Okej, stay. Najpierw cię wyciągnę z tych. Nie skończyłeś. Finito. That's the end. Yes. Tego odsamczam, bo jest... Tam zawsze mnóstwo wody, nie? Wylatuje. No, mnóstwo. Tak, Moshi, tak. Tutaj się próbujemy tak... jakiś coś. Okej, dobra. Teraz będzie wyścig z czasem. Okej, stay. Okej. Teraz. Trzymaj go. No wiem, ale to jest bardzo trudne. Okej, okay, sit. Jak ty, powodzenia, teraz komandy. Komendy. On jest teraz w takim szale. On po prostu nie daje się zatrzymać. Teraz będzie biegał po całym korytarzu, po wszystkim i wycierał się we wszystko. Ale chce wyjść. No. Ale więcej trochę go. Pewnie, że tak, więcej jeszcze go. No, a już się wciera. I atakuje ręcznik potem, ma takie coś.
Tak, tak, ojejku, chcę się przecież... Ojejku, ojej. Ona po prostu... To jest... Teraz... Ojej! Teraz ucieka i w tą i we w tą zawsze to robi. W tą i we w tą biega. Gdzie poszedłeś? Gdzie poszedłeś? Mosino! Zostaw petkę, wziął. Musi odreagować. Musi odreagować i biega. Tu was. O, jedno zabrałam mu, ale drugie jeszcze. Teraz ja. Ale się zdziwiłeś, co? Jestem silna. Ojojoj, 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 ojojoj. Tak. Ojoj. I podobno psy tak robią, bo chcą się pozbyć tego nowego zapachu czystego. Dlatego tak się wcierają. We wszystko, no. We wszystko. Krzywi się nie trzepią. Tak. O, atakują wszystko. Atakujesz? Ręcznik? Ojejku, ojejku. Atakujesz. Tak. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. Idź biegać. Idź. Odreagować. Już możesz. Oj, oj, oj. Zobacz. No. No, teraz. Dzieci, dzieci, dzieci. To jest typowy mosi po kąpieli. Dzieci. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ojoj, na kogo teraz zaatakujesz? Kogo teraz zaatakujesz? O, nareszcie cię ładnie widać, taki ciemny jesteś. Teraz cię ładnie widać. Mosi! Yes, good boy! Nareszcie, ładne ujęcie. Znalazł bykał. Yes! Yeah. Mi... Przyniosłeś mi bykał. W ogóle nauczyliśmy go, jak różne zabawki się nazywają i to jest the cow, więc to jest krówka i czasami mówimy mu znajdź krówkę, znajdź zajączka, znajdź cokolwiek i właśnie przynosi nam. Taką mamy rutynę z Moshi, jak go kąpiemy. Jeszcze raz łapkę w górę, jeśli wideo się podobało, poprosimy i zasubskrybujcie po więcej wideo z Moshi. I również dawajcie znak, jakie wideo chcecie widzieć, czy może jakieś zwykłe vlogi byście chcieli zobaczyć z jakichś zwykłych dni, wypady, czy cokolwiek, czy może jakieś z tresurą, czy cokolwiek, dawajcie znak pod spodem w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym wideo.